Zbliżają się święta. Dla nas to szczęśliwy czas pełen ciepłych uczuć i wyjątkowej atmosfery. Niestety nie dla wszystkich święta są czasem radości. Sprzedaż żywych ryb oznacza ogromne cierpienie tych zwierząt. Ryby są często stłoczone w przepełnionych pojemnikach, gdzie się duszą. Bywa też, że pływają w wodzie zanieczyszczonej krwią z ich ran. Później są transportowane do naszych domów w plastikowych siatkach, w których nie mogą oddychać. Następnie są ubijane przez osoby, które często nie mają w tym zakresie niezbędnego przeszkolenia, co prowadzi do dodatkowego i całkowicie zbędnego cierpienia. A przecież święta nie powinny być kojarzone z cierpieniem bezbronnych istot. Właśnie dlatego od 2 lat prowadzimy kampanię przeciwko sprzedaży żywych karpi. Dzięki działaniom naszym i innych organizacji oraz dzięki Waszemu ogromnemu wsparciu kolejne sieci sklepów Auchan, Selgros, Kaufland i Carrefour zrezygnowały z udziału w tym okrutnym procederze. Niestety niektóre sieci handlowe wciąż pozostają obojętne na cierpienie karpi, zasłaniając się wytycznymi głównego lekarza weterynarii, które w praktyce nie są zgodne ani z ustawą o ochronie zwierząt, ani ze współczesną wiedzą naukową. Dlatego postanowiliśmy przygotować krótki poradnik. Dowiesz się z niego, jak reagować i pomóc karpiom w sklepie, kiedy widzisz, że dzieje się im krzywda. Reaguj, użycz im głosu, którego same nie mają. Przedstawiamy 5 prostych kroków, które możesz w takiej sytuacji wykonać. Zrób zdjęcie lub nagraj film, na którym wyraźnie widać cierpiące ryby. Spróbuj znaleźć osoby, które w razie potrzeby potwierdzą Twoją wersję wydarzeń. Pamiętaj, że sama sprzedaż żywych karpi nie jest nielegalna. Zgłaszaj tylko sytuacje, w których zachodzi faktyczne łamanie ustawy o ochronie zwierząt. Przykłady takich sytuacji to przetrzymywanie ryb bez wody lub w zbyt małej ilości wody, duże stłoczenie ryb w zbiorniku, widoczne martwe ryby w zbiorniku z żywymi rybami, widoczne rany na ciele ryb, brak możliwości poruszania się ryb, czy pakowanie ryb do plastikowych toreb i woreczków bez dostępu do wody oraz chwytanie karpi w okolicy skrzeli. Zarejestruj na nagraniu lokalizację punktu sprzedaży. Na przykład jeżeli sytuacja ma miejsce na bazarku, niech będzie widoczne stoisko, na którym odbywa się sprzedaż. Zadzwoń na policję i zgłoś podejrzenie popełnienia przestępstwa. Powołaj się na ustawę o ochronie zwierząt. W przypadku, gdy karpie są stłoczone, poranione, nie mogą swobodnie pływać, powołaj się na artykuł 6 ust. 2 punkt 10. Gdy są pozbawione wody, artykuł 6 ust. 2 punkt 18. Gdy są pakowane do plastikowych toreb bez wody, zwłaszcza po kilka sztuk naraz, powołaj się na artykuł 6 ust. 2 i ogólny zakaz znęcania się. Rozmowa przez telefon może wyglądać tak. Dzień dobry, chciałabym zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa. Chodzi o złamanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Sprawa dotyczy żywych karpi przetrzymywanych w stłoczeniu bez dostatecznej ilości wody. Adres to... i tutaj podaj adres. Poczekaj na przyjazd policji. Policjanci powinni zebrać dane od osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Zapisz nazwisko osoby prowadzącej sprawę. Złóż zeznania i przekaż funkcjonariuszom zdjęcia, nagrania czy inne dowody. Zawiadom Otwarte Klatki lub inną organizację pozarządową, która statutowo zajmuje się ochroną zwierząt. Ma ona uprawnienia do przeprowadzenia działań odpowiednich w takich sytuacjach. Wyślij nam e-mail na adres karpie@otwarteklatki.pl. Napisz, jak przebiegało Twoje postępowanie oraz gdzie incydent miał miejsce i załącz materiały dowodowe. Po kilku dniach wróć w to miejsce i skontroluj, czy przypadkiem sytuacja się nie powtarza. Jeśli znów zobaczysz nadużycie, zgłoś ponownie sprawę policji. Nie zostawiaj karpi w potrzebie. Jeśli zobaczysz, że dzieje się im krzywda, wykonaj 5 przedstawionych przez nas kroków. Podsumowując, zrób zdjęcie lub nagraj film ukazujący cierpienie ryb, zawiadom policję, poczekaj na przyjazd policji, zawiadom nas o sytuacji, a po paru dniach skontroluj, czy sytuacja w sklepie uległa poprawie.
tylko reagując na krzywdę i jasno pokazując sieciom sklepów, że nam jako konsumentom zależy na dobrostanie zwierząt, możemy przyczynić się do tego, żeby kolejne święta były już całkowicie wolne od zbędnego cierpienia. Wierzymy, że z Twoim wsparciem uda nam się sprawić, by świąteczny horror karpi przeszedł do historii.